Cześć, witajcie, z tej strony Bartas. Witam was dzisiaj na filmie, a naszymi bohaterami są dwa. Oto kolorofony z firmy Zenzinowe, model C23B. Oba są takie same i oba są w opłakanym stanie. Co im dolega? Jak widzicie, na pierwszym kolorofonie klosz już musiałem przymocować, tymczasowo zaznaczam, taśmą izolacyjną, ponieważ pęknięte są zaczepy. Mogę wam je pokazać, trzeba będzie je dokleić. O, są popękane plastikowe zaczepy, no niestety albo ze starości pękły i przez to niestety wypada klosz z żarówką. Nie szkodzi, naprawimy to i będzie jak nowe. Na razie chwilowo niech będzie to przyklejone, żeby nam ten klosz nie wypadał, bo szkoda go do końca uszkodzić, więc mamy tak zabezpieczone. Oczywiście w obu przypadkach brakuje nam nasadek na potencjometry w obu. Prawdopodobnie komuś się przydały, więc je pościągał. Ogólnie kolorofony wyglądają w miarę czysto, ale niestety ze starości odchodzi okleina, którą prawdopodobnie zerwiemy i nakleimy nową. Oczywiście front postaramy się wyczyścić. Wiadomo, mocniejszych zadziorów nie usuniemy, więc niestety będą takie delikatne zadziorki, ale postaramy się je uratować. Co poza tym im dolega? Tak widzimy na froncie blak pokrętę na potencjometry, uszkodzony klosz od jednej z żarówek, problemy z okleiną i to nie tylko. Za to z tyłu komuś przydały się kable ze wtyczką, więc mamy do wymiany przewody, do wymiany mamy odgiętki, bo one ze starości się już widać kruszą. Niestety ktoś kombinował i nie posiadał wtyczek DIN 5, więc wyprowadził sobie przewody sygnałowe w postaci kabelków jakiś na zewnątrz, więc to będziemy usuwać i przywrócimy do stanu pierwotnego. Specyfikacja, numer 8667. Oczywiście widzimy, że braknie jednej śrubki, druga śrubeczka jest na swoim miejscu. Spróbujemy zajrzeć do środka i ocenimy stan techniczny elektroniki, kloszy, przewodów, czy są zimne luty. Za śrubkę odkręcę i za chwilę wracamy. Tak jak już wspominałem, była tylko jedna śrubka, drugiej śrubki nie było, czyli będziemy musieli ją uzupełnić. I teraz tak, aby dostać się do środka, po odkręceniu śrubeczek delikatnie odchylamy płytę pilśniową i delikatnie podnosimy ją do góry, wysuwając z wyciętego rowka w dolnej części obudowy i w tym momencie możemy spokojnie otworzyć sobie obudowę. Naszym oczom oczywiście ukazuje się wnętrze i co widzimy? Tak jak wspomniałem, ktoś zdemontował przewodę z gniazdka, podłączył sobie na krótko przewód do płytki. Oczywiście jak widać, są zimne luty. To wszystko będziemy musieli poprawić. Przebadamy kondensatorki, czy są dobre. Oczywiście, czy te tyrystorki również są sprawne, bo kto wie, może mają przebicie. Widzę, że do poprawienia są również luty przy potencjometrach, bo też było już coś tutaj kombinowane.
Do naprawy mamy również widać obudowy kloszy od dwuśników. Są popękane. Czyli swoje lata już mają za sobą. Ale spokojnie naprawimy to klejem epoksydowym i na końcówki założymy metalowe obrączki, które ścisną plastik, powodując to, że raz, że nie będzie już nam pękał, a dwa, żarówka będzie ciaśniej z oprawką siedziła w swoim gnieździe, przez co nie będzie nam w razie to wypadało. Co tu mamy jeszcze? O! Do wyczyszczenia oprawka bezpiecznika. Widać delikatną korozję na stykach. Do wymiany przewód, to już widzieliśmy. Założenie nowego odgiętka. Transformator jest stabilnie zamocowany, więc jemu nic nie grozi. Taki sztukowany przewód. Też się trzeba będzie tym zająć. O, tutaj też widzimy, że ktoś coś kombinował i skręcał przewód do oprawki żarówki, również do poprawy. Mówiąc potocznie, wymienimy wszystkie przewody, założymy nowe i będzie wtedy pewne, że układ nam będzie działał. Oczywiście widzimy, że płytka również jest przymocowana na jednej śrubce. Druga mocowanie zostało wyrwane. Widzimy drewienko podniesione. Tak więc w korofonie numer 1 wiemy, co mamy do zrobienia. Skręcamy obudowę i zaglądamy do korofonu numer 2. Za chwilę wracamy. Ok, jesteśmy już przy korofonie drugim. Oczywiście tak samo wersja C23B, sytuacja podobna, ktoś wyprowadził sobie kabelek sygnałowy audio na zewnątrz, więc trzeba to będzie usunąć, przywrócić. Sytuacja podobna z przewodem zasilania, ktoś wziął, odciął przewód, oczywiście odgiętka również jest uszkodzona, ze starości skruszana, oczywiście wymienimy ją. Oczywiście brakuje jednej śrubki. Podobna sytuacja jak z tamtym telefonem numer 1. Numer seryjny nieczytelny. Prawdopodobnie 8815, ale nie mam pojęcia. Nie dam sobie uciąć ręki za to. Ok, już śrubeczkę poluzowałem. Spróbujemy ją wyciągnąć. I sytuacja podobna do otwarcia. Odchylamy i podnosimy do góry w celu wysunięcia z dolnej części budowy i podobna sytuacja. Co my tu mamy? Oczywiście przewód zasilania do wymiany, bezpiecznik, do wyczyszczenia, ewentualnie do wymiany, bo również widzimy korozję. Transformator jakiś krzywy. On jest stabilny. O. Widzimy ruchomy pin od transformatora. Pytanie, czy to jest tylko ruchomy w podstawie, czy nie jest przypadkiem złamany. Trzeba to będzie zbadać. Sytuacja podobna z gniazdem. Kabelki odlutowane. Jakieś cuda zrobione połączenia z przewodem chyba oryginalnym. Nawet ktoś tego nie zaizolował, tylko owinął w papierek. Wersja troszkę inna. Mamy trystorki na radiatorze na zewnątrz płytki. Płytka widać stabilnie zamontowana. Chociaż widać, że przewody i tak będziemy musieli poprawić, bo są ruchome. Tak by ktoś lutował i nie do końca
prawidłowo to przygotował. Oczywiście widzimy, że resztki, linki są luźne, niepolutowane, grozi to, jak to się mówi, zwarciem z drugą elektrodą, czyli przewody do wymiany. Oczywiście kondensatory na płytce również przemierzymy, sprawdzimy, czy płytka jest sprawna, jak wygląda nam wnętrze. Sytuacja podobna jak z pierwszym kolorofonem. Odbójniki są popękane. Oczywiście posklejamy to. Założymy obejmy usztywniające tył co koła tych lampek. Będzie to pewne zamocowanie. Tutaj również sytuacja z jakimś sztukowanym przewodem. Wchodzi cieńszy, wychodzi grubszy. Znaczy ktoś próbował. O, sytuacja podobna. Ktoś nie mógł podlutować, oczywiście przekręcił. Oczywiście przewody wymienimy. I kolorofon zostanie uruchomiony. Oczywiście sytuacja podobna, jeżeli chodzi o kleinę. Oryginalną postaramy się delikatnie usunąć z płyty sklejki. Przykleimy nową. I obudowa będzie jak nowa. Ok. Skręcam kolorofon i za chwilę podsumowanie. Ok. Podsumowanie. Oba kolorofony wymagają naprawy. W obydwu został odcięty przewód zasilający, więc musimy założyć nowy przewód. W obu przypadkach dwie nowe odgiętki. Musimy skompletować i założyć nowe pokrętła na potencjometry. Zająć się musimy w tym jednym przypadku kloszem, żeby on nie wypadał. Obudowy, fronty musimy wyczyścić. Zobaczymy, może by się udało to delikatnie zeszlifować i nałożyć nowy nadruk. Jeszcze zobaczymy. Od strony elektronicznej poprawienie wszystkich lutów. Wymiana okablowania wewnętrznego, bo są jakieś dziwne przeróbki, kombinacje, skręcanie przewodów, więc trzeba to będzie wszystko przerobić prawidłowo, polutować, żeby to było stabilne. Co jeszcze? Musimy dorobić i usunąć dziwne przeróbki kabelków sygnałowych. Zostaną przywrócone pierwotne podłączenia za pośrednictwem wtyczek DIN 3 bądź DIN 5. Zobaczymy, co będziemy mieli. No i kolorofony zostaną uruchomione. Więc niebawem filmy z naprawy. Tak więc zapraszam do subskrypcji, obserwacji, więc niebawem się tym sprzętem zajmiemy. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej!